I przy naszym telefonie pan Grzegorz Kuczyński, ekspert od spraw wschodu Warsaw Institute. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jak pan ocenia to, co dzieje się, to co stało się w Rzymie, czyli szczyt G20, a także połączony z nim i korelacja ze szczytem COP26 w Glasgow? No, trudno tutaj to jakoś oceniać. Oczywiście było dużo jakichś... Halo, halo? No i niestety, pan Grzegorz Kuczyński gdzieś nam się wyłączył i nie słyszymy komentarza. Mam nadzieję, że za kilka chwil uda nam się połączyć. Halo, halo, coś nas już rozłączyło. Tak, dobrze, rozłączyłem. Tak. Rozłączyłem w momencie, kiedy powiedziałem, dość sceptycznie oceniłem oba te szczyty, ponieważ, znaczy tutaj mówię o tym G20 też pod kątem polityki klimatycznej, bo tak naprawdę oba te szczyty są poświęcone temu zagadnieniu głównie, zwłaszcza oczywiście ten drugi. No natomiast panie i panowie politycy, biznesmeni zjechali się, że tak powiem, prywatnymi odrzutowcami i porozmawiali i rozmawiają jeszcze o sprawach klimatycznych, wyznaczyli sobie pewne cele, żeby ogólnie temperatura na świecie nie przekroczyła, nie wzrosła o więcej niż stopnia Celsjusza. Niektóre mniej więcej kiedy chcą osiągnąć neutralność klimatyczną i tyle. No, problem w tym, że nie było tam ani prezydenta Rosji, ani prezydenta Chin, więc tutaj wszelkie jednostronne, w tym sensie, że mówię jednostronne, podejmowane przez Zachód decyzje o dążeniu do neutralności klimatycznej bez angażowania Pekinu i Moskwy, one tak naprawdę naszej planecie niewiele dadzą. Jakie powinno być stanowisko Polski na tym szczycie COP26? O co najbardziej powinniśmy walczyć i o czym najgłośniej powinniśmy mówić? Oczywiście to, co mówił premier Morawiecki, że trzeba pamiętać o tym, że różne kraje startowały z różnego pułapu, tak, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Trudno też wymagać od wszystkich krajów takiej samej restrykcyjnej polityki i ograniczania emisji dwutlenku węgla. No, inny jest jednak rozwój, powiedzmy, Niemiec czy Holandii, a mimo wszystko inny rozwój Polski, ze względu chociażby na te pół wieku komunizmu, więc tutaj na pewno to, co trzeba podkreślać, to zróżnicowanie w tym dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Po drugie też uwzględnienie różnic między różnymi krajami, różnic regionalnych, bo niektórym krajom dużo łatwiej jest, powiedzmy, rezygnować z... Mają już doskonale rozwinięty chociażby sektor atomowy, energetyki atomowej. W przypadku Polski tak nie jest, więc tutaj jest dużo większy problem. No, są kwestie też gospodarcze, wciąż jednak duża rola węgla w gospodarce polskiej, więc oczywiście tego typu kwestie powinny być brane pod uwagę i to nie może być tak, że pewne rzeczy będą narzucane, że tak powiem, odgórnie przez tych najważniejszych przywódców świata, bo po prostu tak się tego nie da zrobić. Wiemy także, że premier Mateusz Morawiecki spotkał się w kuluarach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z Joe Bidenem. Poinformował między innymi o tym, że rozmawiali o wyzwaniach klimatycznych oraz sprawach związanych z bezpieczeństwem, także energetycznym. No i właśnie, to bezpieczeństwo energetyczne, jak pan patrzy na te rozgrywki, które się dzieją w Unii Europejskiej, które się dzieją na obrzeżach Unii Europejskiej, które się dzieją właśnie związane między innymi z tym, co dzieje się w Turk Stream, to jak pan patrzy na to bezpieczeństwo energetyczne w ogóle w kontekście takim globalnym, szerszym i coraz większego uzależniania się krajów od gazu z Rosji? Czy to oczywiście tutaj Rosjanie będą wykorzystywali to dążenie Europy przede wszystkim tutaj do neutralności klimatycznej i ten gaz tak jakby staje się tym tutaj źródłem energii przejściowym, tylko to może spowodować, że przez 10, 20, 30 lat
tutaj ogromną przewagę, co oczywiście będą chcieli wykorzystywać zapewne też politycznie. To już co najmniej rok temu w doktrynalnych dokumentach rosyjskich wskazywano na to, że można wykorzystać tę zieloną agendę Zachodu do tego, żeby przynajmniej przez te najbliższe kilka dekad, zwiększając nawet wydobycie gazu w Rosji i oczywiście jego eksport na Stary Kontynent, ale też poprzez dostawy LNG, bo przypomnę, że Rosjanie też już eksportują gaz skroplony do innych krajów, żeby uzyskiwać tutaj nie tylko zyski finansowe, ale też uzyskiwać jakąś przewagę polityczną. Ja mam generalnie wrażenie, że to wszystko, co się dzieje wokół tej zielonej agendy, ma to swoje pewne niebezpieczeństwa właśnie związane z tym, że bardzo łatwo tutaj może dojść do wykorzystania tego przez innych graczy tutaj. Przede wszystkim przez Federację Rosyjską. Pochwalił pan ruch Ukrainy, która oferuje Rosji swoje rurociągi dla dostaw gazu jeżeli chodzi o Węgry i Serbię, właśnie odciętych od Turk Stream. To dobre rozwiązanie. Ukraina może na tym zyskać? Znaczy, że zyska wizerunkowo, to po pierwsze. Po drugie, to też jest istotne, wskazuje na to, i Ukraińcy to podkreślają, przewagę systemu gazociągów tranzytowych, takich jak oni mają, nad tak zwanymi jednorurowymi magistralami w rodzaju Nord Stream, Nord Stream 2 czy właśnie Turk Stream, a już zwłaszcza tymi podwodnymi, ponieważ tutaj jedna taka awaria powoduje zablokowanie całego strumienia dostaw. Natomiast gdyby, powiedzmy, na Ukrainie, gdzie jest ta sieć bardzo rozbudowana, doszło do podobnej awarii na jednej z nitek gazociągów, to wówczas po prostu Ukraińcy by przekierowali ten surowiec w inne nitki i te dostawy nie byłyby zagrożone, więc tutaj niewątpliwie ta awaria na tym bułgarskim odcinku tureckiego potoku, to jest dobra wiadomość dla Ukrainy, ponieważ uderza też w taki główny element narracji rosyjskiej, jakoby właśnie te gazociągi w rodzaju Turk Stream czy Nord Stream 2 były dużo bezpieczniejsze niż system ukraiński i dawały większą gwarancję bezpieczeństwa dostaw klientom europejskim. Wybiła godzina 9 na naszych zegarach. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Grzegorz Kuczyński, Warsaw Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak jak wspomniałam, godzina 9. Zapraszam w imieniu Adriana Kowarzyka na wiadomości. Mikołaj Poruszek, Nina Nowakowska, Magdalena Ochaniuk. Żegnamy się z Państwem i do usłyszenia jutro o godzinie 13.00.